Na dzisiejszych zajęciach zademonstrowaliśmy slalom wolny, polegający, jak wcześniej już powiedziałem, na przejechaniu 5 bramek w jedną i w drugą stronę, czyli musi być to zadanie dwukrotne. Nie wolno nam na tym zadaniu podpierać się nogami i nie wolno potrącać pachołków. W jednym przypadku mieliśmy sytuację, kiedy pachołek został przewrócony, co skutkuje natychmiastowym przerwaniem egzaminu. Jeżeli będzie sytuacja podobna na egzaminie, proponuję objechać bramkę, czyli nie potrącić pachołka, nie przewrócić go. Mamy możliwość drugiej szansy, mamy możliwość poprawienia się i poprawnie zaliczenia tego zadania. Kolejnym elementem, który dzisiaj żeśmy też zaprezentowali, jest slalom szybki, polegający na wjechaniu w bramkę wjazdową, ominięciu 3 pachołków, wyjechaniu bramką wyjazdową. Zadanie polega na tym, że jeżeli pierwszy pachołek miniemy z prawej strony, to przy kolejnym przejeździe musimy go minąć ze strony lewej. Nadmienić należy, że to zadanie powinno być wykonane przynajmniej na drugim biegu i prędkość minimalna podczas wykonania tego zadania wynosi 30 km na godzinę. Trzeba zaznaczyć, że to zadanie było wykonane prawidłowo, nie było jakichkolwiek poprawek, mankamentów czy błędów. Naprawdę trzeba pochwalić kursanta za prawidłowe wykonanie zadania. Także ja też dziękuję. Jest 10-12 godzina jazdy. Przynajmniej z pozycji kursanta widzę, że następuje pewien przełom. Podstawowe błędy, jakie tam miałem wcześniej na slalomie wolnym czy na ósemkach, no powoli znikają i można tylko mieć nadzieję, że już niedługo będą na tyle, znaczy nie tyle błędy będą powtarzalne, co moja jazda będzie na tyle powtarzalna, że w końcu wsiądziemy na duży, ciężki motor Yamaha XJ6, o ile dobrze pamiętam. No oczywiście robię w szkole jazdy Euforia na ulicy Piłsudskiego 13, ale to musicie sobie sami w internecie znaleźć, gdzie ta szkoła jest. Cześć!